pewnym kinie przytulnym, niedużym, szedł raz film Tajemniczy Wamp. Już z tytułu treść możesz wywróżyć, no a resztę dośpiewaj sobie sam. Ona już czeka w salonie, tęsknotą faluje jej biust. Oko nadzieją płonie, westchnienie wyrywa się z ust. I wtedy wchodzi on, Gary Cooper. Caluje, lecz nóż wbija w pierś i jeszcze się znęca nad trupem i hańbi kobiecą cześć. Cześć. Lecz raz rzecz się zdarzyła okropna. Taki wstrząs na niewiele kin. Jakby całą widownię ktoś okradł, nagle sensu zabrakło w filmie tym. Ona już czeka w salonie, tęsknotą faluje jej biust. Oko nadzieją jej płonie, westchnienie wyrywa się z ust. Lecz nie wchodzi on, Gary Cooper, i próżno na cios czeka piersi. I nikt się nie znęca nad trupem, nietknięta kobieca cześć. Wcale. Więc publiczność zawyła na sali, gdzie kierownik i dalej w krzyk. Wrzaski, gwizdy, klaskali, tupali, a na ekran nie wchodził ciągle nikt. Ona wciąż czeka w tym swoim salonie, tęsknotą bardzo faluje jej biust. Oko nadzieją jej płonie, westchnienie za westchnieniem wyrywa się z ust. I wtedy właśnie on, nasz kierownik, bez słowa marynarkę zdjął i jednym hop, skokiem cudownym, na ekran i już się z nią. Chciał ją zabić, lecz sił mu zabrakło, więc calował i pieścił ją. A na koniec wśród burzy oklasków nie wytrzymał i całą sobie wziął. Odtąd swój sukces powtarzał, co wieczór na ekran i w szał. Srebrną kochankę obnażał, co wieczór publicznie ją miał. Lecz kiedyś przyszedł on, Gary Cooper, kierownika wypchnął za drzwi i znowu ją położył trupem i z całej widowni drwił. Wtedy skandal znów wybuchł na sali i bez słów wszyscy wyszli w mig. Nasz kierownik zaś kino podpalił, od tej chwili nie widział go z nas nikt. Długo przez lądy wędrował i morskich przepłynął 100 mil. W wielu wytwórniach pracował, nie jeden nakręcił tam film. Uwaga, panowie! Odwagi, panie! Nasz kierownik wkrótce na naszym ekranie!